we want to meditate on this topic. Dzisiaj chcielibyśmy zastanowić się nad następującym tematem. The God of all grace. Bóg wszelkiej łaski. That expression is seen in the first epistle of Peter. To wyrażenie można odnaleźć w pierwszym liście apostoła Piotra. Chapter 5 and verse 10 of 1 Peter reads. W piątym rozdziale, dziesiąty werset pierwszego listu Piotra, gdzie czytamy: A Bóg wszelkiej łaski, który was powołał do wiecznej swej chwały w Chrystusie, po krótkotrwałych cierpieniach waszych sam was do niej przysposobi, utwierdzi, umocni, na trwałym postawi gruncie. It tells us there that God is the one who has all grace. Tutaj napisane jest, że Bóg jest tym, który ma wszelką łaskę. And he will give us all grace to take us through until we come to be with him. I on obdarzy nas tą wszelką łaską do tego czasu, aż będziemy razem z nim. Everything we need, he will give. Wszystko, czego potrzebujemy, on nas tym obdarzy. So we want to turn to the Gospel of John to see this God of all grace. Otworzymy Ewangelię Jana, ażeby tego Boga wszelkiej łaski zobaczyć. And we want to read from verse 1 to verse 17 in relation to learning who is this God of all grace. Przeczytamy wiersze od 1 do 17. Chapter 1, yes? Przeczytamy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, od wiersza 1 do 17, ażeby zobaczyć tego Boga wszelkiej łaski. So I will read, yes? Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Jan świadczył o Nim i głośno wołał, ten to był, o którym powiedziałem, ten, który za mną idzie, był przede mną, bo pierwej był niż ja. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. What we have before us, to co mamy przed sobą teraz, is the introduction of the God who is the God of all grace. To jest przedstawienie Boga, który jest Bogiem wszelkiej łaski. So verse 1 of this chapter takes us back to eternity past. Wiersz pierwszy zabiera nas do przeszłości wiecznej. Before anything was created. Zanim wszystko zostało stworzone. Because it says, in the beginning was the word. Ponieważ tutaj napisane jest, na początku było słowo. Long before anything was created, God was there. Długo zanim cokolwiek stworzone zostało, Bóg już istniał. So we're talking about one who existed long before man came into being. Więc mówimy o tym, który istniał długo przedtem, zanim człowiek został powołany do życia. He is eternal. On jest wieczny. He is God. On jest Bogiem. He is powerful. I on jest potężny. And in the Godhead there is total community of agreement.
i w bóstwie wewnątrz jest całkowita jedność. Yet God sought to make a world. Więc God? God made a world. Bóg stworzył świat. And in making this, he showed his power. I stwarzając, pokazał swoją potęgę, wszechmoc. In Genesis 1 we read when he said it was done. W pierwszej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale napisane jest, że Bóg powiedział i to wykonało się. A to, co wykonane zostało, to okazało się, że było bardzo dobre. Więc ten Bóg, który istniał w wiecznej przeszłości, he displayed his power. On okazał swoją potęgę. And everything he did was very good. I wszystko, co uczynił, to wszystko było bardzo dobre. So when we come to chapters, verses 4 and 5, jeżeli przejdziemy później do wierszy 4 i 5, God then displays his nature and character to his creation. Bóg przedstawił swoją naturę, swój charakter swojemu stworzeniu. He shows that he is light. On pokazał, że jest światłem. And he shows that he is love. I pokazał, że jest miłością. We read in 1 John chapter 1. W pierwszym rozdziale pierwszego listu Jana czytamy. And verse W piątym wersecie, 1 John 1 and verse 5. Pierwszy list Jana 1:5, a zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. We learn that God is light. Więc uczymy się, tutaj napisane jest, że Bóg jest światłością. And in him no darkness at all. I w nim nie ma w ogóle ciemności. His nature is against evil. I jego natura jest przeciwna złu. Iniquity cannot rest in his presence. Żadne zło nie ma do niego dostępu. He is God. Who hates sin. Jest Bogiem, który nienawidzi grzechu. And this God is the one who created the entire universe. I ten Bóg stworzył cały wszechświat. So we have his power. A więc mamy jego moc, którą widzimy w stworzeniu. And we have his light showing up what is evil. I widzimy również jego światło, które pokazuje nam wszystko to, co jest złe. So what he says to his creation is he cannot stand sin. Więc to, co on mówi do swojego stworzenia, Bóg nie może tolerować grzechu. But every man is a sinner. A każdy człowiek jest grzesznikiem. So when he comes into the presence of God, więc kiedy człowiek przychodzi do obecności Bożej, God's light exposes him as a sinner. Boża światłość pokazuje, okazuje, że człowiek jest grzesznikiem. And what can man do? I co człowiek teraz może uczynić? Nothing. Nic. And we, however, we read that he's not only light, but he is love. Ale przeczytaliśmy, że Bóg nie tylko jest światłością, ale że On jest również miłością. In the same first epistle of John, w tym samym pierwszym liście Jana mamy werset, który mówi nam, że Bóg jest miłością. Chapter 4 and verse 8. Czwarty rozdział, ósmy wiersz pierwszego listu Jana. Kto nie miłuje,
nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. So God is light. Więc Bóg jest światłością. He exposes sin. On pokazuje grzech. But he is also love. Ale on jest również miłością. And that love is shown in his reaching out to the sinner. I ta miłość okazuje się w podejściu do grzesznika. That's why we read in verse 4 of the Gospel of John chapter 1. I o tym czytamy w czwartym wersecie pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. In him was life, and the life was the light of men. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. So God's light was reaching out to man. Więc Boże światło dotarło do ludzi in the expression of his love. W wyrażeniu Jego miłości. Think of it. Pomyślcie o tym. The God of the universe. Bóg całego wszechświata, who is holy, który jest święty and righteous, i sprawiedliwy, but also powerful, ale również potężny, is desirous of having you and me for himself. Chce mieć ciebie i mnie na własność. Now that would seem to be very simple. Wydaje się to bardzo proste. Because of his power. Z powodu jego potęgi. But ale I am a sinner. Ja jestem grzesznikiem. You are a sinner. Również i ty jesteś grzesznikiem. All have sinned and come short of the glory of God. Wszyscy ludzie zgrzeszyli i brakuje im chwały Bożej. What will God do to bring us to himself? A więc co Bóg uczyni, ażeby przyprowadzić nas do siebie? Verse 5 tells us. O tym mówi nam wiersz 5. The light shineth in the darkness. Sorry, in darkness, and the darkness comprehended it not. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. So God is seeking man. Więc Bóg poszukuje człowieka, man is in darkness, który jest w ciemności, and that darkness cannot overcome the light. A ta ciemność nie może przezwyciężyć światłości. So God has to reach man in love. A więc Bóg musi osiągnąć, czy dojść do, osiągnąć człowieka dzięki miłości. We read this in the third chapter of John in verse 16. A czytamy o tym w trzecim rozdziale i szesnastym wersecie Ewangelii Jana. For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. How wonderful is God. Jakim wspaniałym jest Bóg. He wants me to be with himself. Bóg chce, ażebym był razem z Nim. And he gives every provision to clean me up. I Bóg robi wszystko, ażeby mnie oczyścić, ażeby mógł być w Jego obecności, być razem z Nim. This is the expression of his grace. To jest wyrażenie Jego łaski. Because he comes out in love to me. Ponieważ Bóg wychodzi naprzeciw do mnie z miłością. He will satisfy his desire of love. On usatysfakcjonuje wszystkie swoje pragnienia właśnie odnośnie miłości, czy przy pomocy miłości. Love is his nature expressed to mankind. Miłość jest wyrażeniem jego natury. But let us remember, ale pamiętajmy, God is holy and in heaven. Bóg jest święty, Bóg mieszka w niebie. And we are sinful and on the earth. A my jesteśmy grzesznikami, grzeszni i mieszkamy na ziemi. We are not looking for him.
My nie szukamy Jego, But he was looking for us. Ale On szukał nas. So he sent his son Więc to posłał show his love. swojego Syna, ażeby Jego Syn pokazał Bożą miłość. Now in verse 6, w wersecie 6 God prepares mankind to receive, to hear about his son. Bóg przygotowuje ludzkość do tego, ażeby przygotowuje, żeby mógł przyjść Jego Syn. In verse 6 to 8, we read, there was a man sent from God whose name was John. The same came for a witness, to bear witness of the light, that all men through him might believe. He was not that light, but was sent to bear witness of that light. Od wiersza 6 do 8 czytamy, wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. God sent John Bóg, to tell people about Christ. Bóg posłał Jana, ażeby opowiedział ludziom o Chrystusie. What does the name John mean? Co oznacza imię Jan? As his name is, so is he. Takim jak jest jego imię, takim jest ta osoba. The name John means Jehovah is gracious. Imię Jan oznacza Jahwe jest łaskawy. Because of his grace, God sent a man to prepare the way for his son. Z powodu swojej łaski, czy przez swoją łaskę, Bóg posłał człowieka, ażeby ten przygotował drogę dla jego syna, dla Bożego Syna. The message of John was God is gracious. To poselstwo, które głosił Jan, było: Bóg jest łaskawy. And I have come, said John, to bear witness of him. Jan mówił: ja przyszedłem, ażeby zaświadczyć o nim. I have come to tell you about Christ. Ja przyszedłem, ażeby powiedzieć wam o Chrystusie. So that you might believe on him. Ażebyście uwierzyli w Niego. So John's mission was to tell people to believe on Christ. A więc misją Jana było powiedzenie ludziom, ażeby uwierzyli w Chrystusa. We can say that in a different way. Możemy to powiedzieć innymi słowy? John's mission was to tell people to receive the grace of God. Misją Jana było, żeby powiedzieć ludziom, żeby przyjęli Bożą łaskę. John never spoke about himself. Jan nigdy nie mówił o sobie samym. He spoke about Christ. On mówił o Chrystusie. That's what verse 15 tells us. O tym mówi werset 15. Jan świadczył o nim. Because God's grace was in the Lord Jesus Christ. Ponieważ łaska Boża była w Panu Jezusie Chrystusie. Now when we come to verse 14, a kiedy przejdziemy do wiersza 14, we read how the Lord Jesus was presented. Widzimy tutaj, jak Pan Jezus był zaprezentowany, jak objawił się. In verse 14 we read, the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. W 14 wersecie możemy przeczytać, a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Now who is this we? O kim jest tutaj mowa? My. The we there referred to those who believed on his name. Jest mowa o tych, którzy uwierzyli w Jego imię. So we have the
word that John came as a witness. A więc mamy tutaj, że Jan przyszedł jako świadek, ażeby zaświadczyć. And we now have the word of those who received that witness. A tutaj, ale również mamy tych, którzy otrzymali, czy przyjęli to świadectwo Jana. And here we hear what the Spirit of God says through this man. Co Duch Boży mówi przez tego człowieka? The word became flesh. Słowo ciałem się stało. Jesus was born a man. Jezus narodził się jako człowiek. He was born of a woman. Narodził się z kobiety. We read in the first chapter of the Gospel of Luke that the angel was sent to Mary. W pierwszym rozdziale Ewangelii Łukasza możemy przeczytać, że anioł przyszedł do Marii. And we read in the first chapter of the Gospel of Matthew. A w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza możemy przeczytać? We read that the angel told Joseph that Mary would have a son named Jesus. Że anioł powiedział do Józefa, że Maria będzie miała dziecko, a imię jego będzie Jezus. Yes, the word became flesh. A więc słowo stało się ciałem. This God of all grace was manifested in flesh. Więc ten Bóg wszelkiej łaski objawił się, przedstawił się w tutaj ciele, na ziemi. Philippians chapter 2. W liście do Filipian w drugim rozdziale czytamy. And reading, looking at verse 6 through to 9, I think it is. Philippians 2, 6 to 9. W drugim rozdziale listu do Filipian od 6 do 9 wersetu możemy przeczytać, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Yes, he came into this world as a man. A więc przyszedł na tą ziemię jako człowiek, for the purpose of dying. Ażeby umrzeć. And when he after he died, God raised him from the dead. Potem, kiedy umarł, Bóg wzbudził go z umarłych. So the purpose for becoming flesh was so to die. A więc celem tego, że pojawił tu się w ciele, było to, ażeby umrzeć. But in verse 14 of John 1, also read. He dwelt among us. Ale wracając do pierwszego rozdziału Ewangelii Jana, w 14 wersecie możemy przeczytać, że on mieszkał pośród nas, był pośród nas. He came and lived on this earth. Więc on żył tutaj na ziemi. He not only became a man, but he lived here. Nie tylko, że stał się człowiekiem, ale on żył tutaj na ziemi. This is further expression of the grace of God. Jest to kolejne wyrażenie łaski Bożej. In dwelling among us, ponieważ mieszkając tutaj pośród nas, he experienced all the things that happen to any human being on this earth. On doświadczył wszystkiego, czego doświadczają ludzie tutaj na ziemi. The Bible declares, Biblia mówi nam, he was tempted in all points as we are, yet że on był doświadczany we wszystkim, tylko za wyjątkiem grzechu. He was hungry. A więc był głodny. He was tired. Był zmęczony. He was obedient to his mother and Joseph. Był posłuszny swojej matce i Józefowi. He slept. On spał. He went through all things that a human being goes through. A więc przechodził przez wszystkie rzeczy, przez które my przechodzimy jako ludzie. So much so that in the gospel, the epistle of John, John 1 verses 1 to 3.
Do tego stopnia, że jak czytamy w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale, w pierwszych trzech wersetach, The first epistle of John, verse chapter one, w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, verses 1 to 3, od pierwszego do trzeciego wiersza, we read how the disciples who saw him responded to him. Mamy opis, jak jego uczniowie, które chodzili razem z nim, jakby reagowali na niego, na Pana Jezusa. That which was from the beginning, Co which było... we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon and our hands have handled. Co było od początku, co słyszeliśmy, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały. Yes, they touched him. A więc oni dotykali go. They listened to him. Słuchali go. They argued with him. No, rozmawiali z nim. Because he was dwelling among them. Ponieważ on mieszkał pośród nich. So not only did the word become flesh, a więc nie tylko, że słowo stało się ciałem, but we have another facet of the grace of God. Ale mamy tutaj coś więcej, coś jeszcze odnośnie tej łaski Bożej. He dwelt among them. On mieszkał pośród nich. He went through all the difficulties of life. Przechodził przez wszystkie trudności życia. He died. I umarł. And he rose again. Ale powstał z umarłych. And God was satisfied with the work which he did. I Bóg, Pan Bóg był usatysfakcjonowany dziełem, którego dokonał Pan Jezus. Another thing we learn in John 1 and verse 14. Innej rzeczy, albo inną rzeczą, której dowiadujemy się w 14 wersecie pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. As we describe the stoop that God took to become man. Kiedy mówiliśmy, że Bóg stał się człowiekiem. These disciples beheld his glory. Uczniowie jego widzieli chwałę jego. He displayed all that he was as God. On pokazał, okazał uczniom wszystko, co dotyczy jego bóstwa, jako Bóg. But this display was not just a display of power. Ale to, co pokazał im, to objawienie, nie dotyczyło tylko jego mocy. But it was a display of affection. Ale również dotyczyło jego uczuć. Of love. Jego miłości. Of relationship. Jego relacji. The glory of the only begotten of the Father. Chwały jedynego syna pochodzącego od Ojca. He showed how much his father loved him. On pokazał, Pan Jezus pokazał, jak bardzo Bóg go kochał. And he also showed how much he loved his father. Ale również pokazał, jak bardzo on kochał Boga. And those who were believing on him saw that glory. A wszyscy, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, zobaczyli tą chwałę. They were able to appreciate what that display of love. Mogli docenić to, co Bóg okazał człowiekowi, Bożą łaskę. We two brethren have that privilege. My, braterstwo drodzy, mamy również ten przywilej. To behold that glory, we have to believe on him. Że możemy doświadczać tej chwały, że możemy wierzyć Jemu. That's why it is said, faith gives substance to the things hoped for. Dlatego napisane jest, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, co do czego mamy nadzieję. In Hebrews chapter 2, we read in verse 9. W drugim rozdziale listu do Hebrajczyków w 9 wersecie czytamy. But we see Jesus, who was made a little lower than the angels for the suffering of death, crowned with glory and honor, that he by the grace of God should taste death
for every man. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. Brother and sister, Bracia i siostry, we can see that glory of our Lord Jesus Christ. My możemy oglądać tą chwałę Pana Jezusa Chrystusa. When we look at the one by faith who is in heaven. Jeżeli patrzymy przez wiarę na tego, który mieszka w niebie, we see him crowned with glory and honor. Widzimy go ukoronowanego chwałą i dostojeństwem. And who makes that possible for us? A kto uczynił to możliwym dla nas? The God of all grace. Bóg wszelkiej łaski. His desire is that we shall enjoy His grace. Bóg chciał, ażebyśmy cieszyli się tą Jego łaską. And that grace we enjoy by looking in heaven and seeing Him there. A cieszymy się tą łaską, patrząc na niebo, właśnie na Niego. But in the same epistle to the Hebrews in chapter 11, a w tym samym liście do Hebrajczyków, w 11 rozdziale, it says in verse 6, w szóstym wersecie możemy przeczytać: Hebrews 11, verse 6, but without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Hebrajczyków 11:6. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. How great is the grace of God. Jak wielka jest łaska Boża. He invites us to come to him. On zaprasza nas, ażebyśmy przyszli do Niego. He gives us the faith to come to him. On daje nam jeszcze wiary, ażebyśmy mogli do Niego przyjść. So that we might believe on him. A żebyśmy mogli uwierzyć w Niego, Jemu. And then he rewards us for coming to him. A potem On jeszcze nagradza nas za to, że przyszliśmy do Niego. How great is that grace? Jaka wielka jest ta łaska. Grace is God reaching out to man. Łaska jest tym, że Pan Bóg dosięga do nas ludzi, do człowieka. Not because of man's merit. Lo? Not because of what man is owed, what man deserves. Co Bóg, co człowiek, nie chodzi o to, na co służyliśmy my ludzie, but because of the love of God. Ale z powodu miłości Bożej. So here we see three things concerning the grace that God shows the man. A więc trzy rzeczy dotyczące łaski, którą Pan Bóg okazuje nam ludziom. He shows us that the word became flesh. A więc pokazuje nam, że Słowo stało się ciałem. Secondly, he dwelt among us. Po drugie, mieszkał pośród nas. And he showed forth his glory. I okazał swoją chwałę. And then he tells us what that glory, how that glory was. A potem objawił nam, pokazał nam, jaka jest ta właśnie chwała. And the end of the verse it says, full of grace and truth. Koniec wiersza 14, gdzie czytamy pełne łaski i prawdy. Just let us think about this. Pomyślmy o tym. When the Lord Jesus came into this world, kiedy Pan Jezus przyszedł tutaj na ziemię, he did not come in the brightness of his glory, On nie przyszedł tutaj w tej światłości chwały. Nobody could stand before him. Nikt nie mógł stanąć przed Nim. If he came displaying the greatness of his glory. Nikt nie mógłby stanąć przed Nim, gdyby On przyszedł w tej pełni chwały. You remember that when the glory of God filled the tabernacle, pamiętacie tą historię, kiedy chwała Boża wypełniła przybytek? Moses could not go in. Mojżesz nie mógł wejść do wewnątrz.
When the glory of God filled the temple, kiedy chwała Boża wypełniła świątynię, the priests could not go in. Kapłani nie mogli wejść tam do środka. And if the Lord's glory had been as it is, man could not come near him. Gdyby w ten sam sposób objawiała się chwała Boża, kiedy Pan Jezus przyszedł tutaj na ziemię, ludzie nie mogliby podejść do Pana. But he came as a man. Ale On przyszedł jako człowiek. He lived among us. On mieszkał pomiędzy nami ludźmi. And to those who believe on him, his glory was displayed. A ta chwała została objawiona tylko tym, którzy uwierzyli Jemu. But that glory displayed was full of grace and truth. Ale to objawienie chwały było pełne łaski i prawdy. How wonderful is this? Jak to jest wspaniałą rzeczą. What does it mean for us that his glory was full of grace and truth? Co to oznacza dla nas, że chwała Jego była pełna łaski i prawdy? That causes us to read verses 16 and 17 of John chapter 1. To mamy opisane w wierszu 16 i 17 pierwszego rozdziału Ewangelii Jana. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. So he's telling us, a więc mówi nam, that the Lord Jesus, who is full of grace and truth, że Pan Jezus, który jest pełen łaski i prawdy, he gives us of that grace and truth. On oferuje nam, daje nam tą łaskę i prawdę. Have we all have received of his fullness. A żebyśmy my wszyscy otrzymali z tej jego pełni. And verse 14 told us what that fullness was. A w 14 wersecie przeczytaliśmy, co to oznacza ta pełnia. He was full of grace and truth. On był pełen łaski i prawdy. But he tells us that the grace that we receive was grace upon grace. Ale tutaj opisane jest jeszcze łaskę za łaską, czy łaska ponad łaską. It was grace followed by grace followed by grace. A więc to była łaska, która była, która szła za łaską, która szła za łaską. Because he is the God of all grace. Ponieważ Bóg jest Bogiem wszelkiej łaski. So he can give grace upon grace upon grace. A więc mu może dać łaskę za łaską za łaską. Now verse 17 tells us something that is very important to know. W 17 wersecie mamy jeszcze coś ważnego. The law was given by Moses. Że prawo zostało nadane przez Mojżesza. When God gave, but the law was given to Moses. Kiedy prawo zostało nadane Mojżeszowi, he said, but grace and truth subsist by Jesus Christ. Ale łaska i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. This man on earth was the embodiment of grace and truth. A więc ten człowiek na ziemi był wcieleniem łaski i prawdy. What does it mean, grace? Co to oznacza łaska? This is what we've been seeking to show. To jest coś, czego poszukiwaliśmy, żeby pokazać. That grace is God reaching out to man. Łaską jest to, że Bóg przychodzi do człowieka, osiąga człowieka. To provide the answer of man's needs. A żeby odpowiedzieć na potrzeby nas, ludzi. Whatever man needs, God in his grace provides for him. Co człowiek potrzebuje, to Bóg w swojej łasce daje mu, zaopatruje go. All man's need, man's first need is a savior. Pierwszą potrzebą człowieka jest zbawienie, zbawiciel. And God sent the savior. A więc Bóg posyła zbawiciela. Each of us have different needs. Każdy człowiek ma różne potrzeby. These are secondary needs. Ale to są wszystko
potrzeby drugiego rzędu. Food and raiment. Jeżeli chodzi o jedzenie, o ubranie. And we learn that God provides for the sparrows. Bóg zaopatruje w to. And he clothes the grass. Bóg powoduje, że rośnie trawa. And he provides for me. I Bóg zaopatruje mnie. So he provides food and raiment for the sparrows. A więc zaopatruje w to, co potrzebujemy, jedzenie, ubranie. And he assures me that I am of more value than many sparrows. I upewnia mnie, że jestem daleko więcej wart niż warte są w ruble. Grace of God provides my needs. Łaska Boża zaopatruje moje potrzeby, albo zaspokaja moje potrzeby. And I want to turn to a verse in Titus, chciałbym chapter 2. Jeszcze, żebyśmy otworzyli list do Tytusa, drugi rozdział. And verse 11. 11 werset. For the grace of God bringeth salvation hath appeared to all men. Drugi rozdział, 11 werset Tytusa, albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi. This speaks of man's primary need. Tu jest mowa o podstawowej potrzebie człowieka. That need is salvation. Tą potrzebą jest zbawienie. And it is provided for all men. I to zbawienie jest dostępne dla wszystkich ludzi. That is grace. I to jest łaska. And that is the grace that God of all grace gives. I to jest ta łaska, którą Bóg wszelkiej łaski nam daruje. But he not only gives grace, ale nie tylko daje łaskę, he also gives truth. Ale również obdarza prawdą. Truth is the revelation of things as they are. Prawda jest objawieniem rzeczy takimi, jakimi są naprawdę. So in giving grace, he also gives truth. A więc dając łaskę, daje również prawdę. His grace provides the need. Jego łaska zaopatruje nas, albo zaspokaja potrzeby nasze. And the truth tells us what the need is. A prawda mówi nam, jakimi są te potrzeby. So the truth says all have sinned. A więc prawda mówi, wszyscy zgrzeszyli. And come short of the glory of God. I brakuje im, żeby przyszli do chwały Bożej. Brak im. The soul that sinneth, it shall die. Człowiek, który grzeszy, umrze. He said to them, I am the light of the world. Pan Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. And that light exposes things as they are. I ta światłość oświeca, czy objawia rzeczy takimi, jakimi są. In chapter 8 of the Gospel of John, w 8 rozdziale Ewangelii Jana, and verse 12, w 12 wersecie czytamy, he said, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but he shall have the light of life. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. In another place he says, if you walk in darkness, you don't know where you're going. W innym miejscu mówi, jeżeli chodzicie w ciemności, nie wiecie, dokąd idziecie. So you need truth. A więc potrzebujecie prawdy. And you also need grace. Ale również potrzebujecie łaski. It is when truth is, sorry, grace is first. Łaska jest pierwsza. Because God is reaching out. Sorry? Because God is reaching out to man
Grace is first. Ponieważ Bóg objawia się, osiąga nas ludzi, więc właśnie łaska jest pierwsza. But to receive that grace, I have to receive the truth. Ale żeby otrzymać łaskę, muszę otrzymać również prawdę. So every one of us needs the grace. A więc każdy z nas potrzebuje łaski. And every one of us needs that truth. I każdy z nas potrzebuje prawdy. Think of all the millions that are in the world. Pomyślcie o tych milionach, które są na ziemi. God would have all men to be saved. Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. That is to receive the grace. A żeby przyjęli łaskę. And then come to a knowledge of the truth. A potem, żeby przyszli do poznania prawdy. That is to receive the truth. A więc przyjęli prawdę. So what we have here in this first part of the Gospel of John. A więc to, co mamy w tej pierwszej części Ewangelii Jana. We learn that God is the nature and character of God. Przedstawiona jest tutaj natura i charakter Boży. But we also learn that he expresses it to creation. Ale również mamy to objawienie. Bóg objawia się swojemu stworzeniu. And even though man is so far away from God, nawet jeśli człowiek jest tak daleko od Boga, God still reaches out. Bóg dosięga człowieka, poszukuje go, osiąga go. Without changing his holiness, bez zmiany, bez uszczerbku na swojej świętości. Without going against his righteousness, bez uszczerbku na sprawiedliwości. But showing love to humanity. Ale pokazuje miłość nam ludziom. And so he sends a messenger to tell them about the light. A więc posyła posłańca, który ma powiedzieć o światłości, o świetle. And what a privilege then believers have. Jakim przywilejem jest to, co my ludzie wierzący mamy? To learn that the God of all grace. Wiedzieć o tym, że Bóg wszelkiej łaski came into this world. Became flesh and came into this world. Przychodzi tutaj, przyjmuje ciało, przychodzi tutaj na ziemię. Lived in the same circumstances that man has to live in. Żyje w tych samych warunkach, w tych samych okolicznościach, jak żyją ludzie. And displayed grace and truth to mankind. I objawia, pokazuje Bożą łaskę i prawdę ludziom. Dear brethren. Drodzy braterstwo, all the grace that we need, our God has it. Wszelką łaskę, jaką my potrzebujemy, Bóg tą łaskę ma. And he desires for us to receive grace upon grace. I Bóg chce, ażebyśmy otrzymywali tą łaskę za łaską. All his loving kindness. Jego miłosierdzie. Towards mankind. W stosunku do nas ludzi, ludzkości. So we desire that these thoughts on the God of all grace. A więc te myśli odnośnie Boga wszelkiej łaski. Would encourage us as we read through the Gospel of John. Te myśli zachęcają nas, jeżeli czytamy Ewangelię Jana. Jak czytamy Ewangelię Jana? To see the display of grace and truth on every page. A żebyśmy na każdej stronie tej Ewangelii zobaczyli tą łaskę i prawdę. And cause us to love the one who showed so much love for us. I ażeby spowodowało to w nas, ażebyśmy pokochali tego, który okazał nam tą łaskę i prawdę.
and rejoice in the God of all grace. Ażebyśmy się cieszyli tym Bogiem wszelkiej łaski i prawdy. Amen.